Ten problem to się nazywa polityka transportowa państwa, która od lat faworyzowała transport drogowy kosztem transportu kolejowego. Zarządzał praktycznie jeden związek zawodowy Solidarność. My po zmianie władzy liczyliśmy, że dialog społeczny zostanie, no bo takie deklaracje. Yy, robił i przypominaliśmy to wicepremier Kosiniak Kamysz, gdzie mówił wzmocni dialog społeczny, on będzie. Ministerstwa są zamurowane. Jego obywatele, nazywam się Bojan Stanisławski, jestem członkiem zespołu redakcyjnego portalu Strike. Wraz ze mną jest dziś w programie przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, Leszek Miętek. Witaj. Dzień dobry, cześć. Leszek jest również przewodniczącym branży transport w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych oraz wiceprzewodniczącym Ale Europejskiego Związku Zawodowego, czy Federacji, czy Organizacji Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów. Od razu zaznaczę, że będziemy zwracali się do siebie perty, ponieważ no, łączy nas, łączą nas długie lata współpracy i myślę, że przyjaźnie, jeśli mogę tak powiedzieć. Także ten tutaj konwenansę od razu wyjaśniam, żeby nie powodować żadnej konfuzji. I wkraczam z podstawowym pytaniem, co się dzieje w PKP Cargo i e, czy to rozgrzanie opinii publicznej tym tematem no oczywiście na tle powodzi to teraz trochę wyblakło, ale jednak w ciągu ostatnich miesięcy było to bardzo widoczne i jest uzasadnione. Ja nie podzielam poglądu, że opinia publiczna jest zagrzana yy, PKP Cargo, bo to jednak przewoźnik towarowy. Część komentariatu. Tak no powiem. to część, bo, bo gdyby to miało miejsce w przewozach regionalnych albo w Intercity, no to by było rozgrzanie Dobrze. dopiero. Natomiast Cargo troszeczkę tak na boku. Natomiast yy, ci, którzy się interesują koleją, a przede wszystkim pracownicy ich rodziny są mocno zainteresowani tym, co się dzieje yy, w spółce Cargo. Niestety yy, doświadczamy dramatu restrukturyzacji spółki bardzo głębokiej, natomiast no, powiem, że dla mnie osobiście i dla wielu moich współpracowników yy, to żadna no nowina, bo my o tym mówiliśmy już od wielu lat. Spółka, no dobrze, to spółka się nie... staczała, spółka traciła rynek, spółka na wskroś upolityczniona, mhm. w którym... Yy, zarządzał praktycznie jeden związek zawodowy Solidarność bez przynależności... Ale to była spółka pracownicza, przepraszam, że związek zawodowy zarządzał. No, tak można, tak można to, to nazwać. Z uwagi na to, że głównym kwalifika, główne kwalifikacje, jeśli chodzi o, o przydatność do struktur zarządzania one się przejawiały przynależnością do odpowiedniego związku zawodowego tudzież partii politycznej. Tak rekrutowano kadry zarządzające. Dyrektor zakładu w wielu zakładach niewiele miał do powiedzenia bez zgody przewodniczącego związku i tak się kończy zabawa, Bo to była zabawa w zarządzanie. Bo trzeba pamiętać, że Cargo to nie jest tuzinkowa spółka, to jest spółka... Która... To podobno drugi największy przewoźnik towarowy w Europie. Ja tak, wiem, to jest... tak kiedyś było, tak kiedyś było, natomiast, natomiast dzisiaj tego bym nie powiedział. Niestety, niestety, mamy sytuację, w której y, przez te polityczne nominacje, śmieszna sprawa, zgadnijcie państwo, jaki dokument y, dostawał y, nowy pracownik, który przychodził do spółki? Ja wiem, ale nie powiem. Ale... <laughs> no, tak, no właśnie, to była deklaracja do solidarności. Bez... Ale zanim jeszcze podpisał umowę ale... o pracę, czy już po? <laughs> to, jest... to nawet nie podpisał, na... zanim do ręki dostał y, umowę. O pracę musiał podpisać deklarację do Solidarności. Tak to wyglądało. Ja nad tym ubolewam. My protestowaliśmy, my pisaliśmy pisma do zarządów, rad nadzorczych, premiera, ministra ówczesnego infrastruktury, a nawet do przewodniczącego czy prezesa partii politycznej ówcześnie rządzącej. Znaczy do... prezesa państwa masz na myśli, tak? Jarosława no tak, Kaczyński ówczesnego. Mam, no tak. mam. No bo mieliśmy głupi pomysł jako związki zawodowe już w 2000 Czwartym roku my powołaliśmy komitet protestacyjno-strajkowy, którego głównym postulatem było zmuszenie zarządu do przeprowadzenia procesu naprawczego i restrukturyzacyjnego w spółce. Głupi pomysł, bo tak jak mówiłeś, jestem wiceprezydentem Ale, Europejskiej Federacji. Związków Zawodowych Maszynistów i kiedyś jak pojechaliśmy na spotkanie zarządu, ja im tłumaczyłem jaki powstał komitet protestacyjno-strajkowy w Polsce, to tłumaczka musiała tłumaczyć trzy razy, bo oni nie potrafili zrozumieć, oni myśleli, że związki zawodowe protestują przeciwko procesowi restrukturyzacji, a tutaj jak im wytłumaczyć, że my inspirujemy ten proces, ale tak naprawdę, tak naprawdę było. To jest trochę śmieszne, trochę straszne, ale trzeba sobie yy, odpowiedzieć na pytanie, kto w tej firmie pracuje. Tu pracują pracownicy, dla których ta firma bardzo często od wielu dziesiątek lat jest jedynym miejscem pracy. Ta spółka, która żywiła nas, nasze rodziny przez, yy, przez yy, wiele lat. I my, jako pracownicy, obserwowaliśmy to zgniłe upolitycznienie. Tej spółki, które prowadziło do utraty rynku przewozowego, do, do, do tego, że widzieliśmy, że konkurencja, która jest na rynku, z nami wygrywa. No, bo trzeba powiedzieć o tym, że spółka je, to nie jest państwowa spółka, to mm. jest spółka prywatna, giełdowa. giełdowa. Mhm. To jest spółka, która funkcjonuje na bardzo konkurencyjnym rynku przewozów towarowych, na którym, na którym operuje kilkudziesięciu. Przewoźnik. Mówisz o rynku w ogóle europejskim czy polskim? Nie, mówię, mówię o polskim rynku przewozowym. No, w skali europejskiej po, podobnie to wygląda. Tych przewoźników jest wiele, ale zatrzymam się na polskim, bo cargo, mhm. choć operuje trochę też za granicą, głównie jeśli chodzi o Czechy, Słowację, tutaj pod Austrię, to, to, to jednak to jest marginalna rzecz. I my traciliśmy pracę, a przybywało nam pracowników. Jak my mogliśmy wygrywać konkurencję z prywatnymi przewoźnikami, którzy operują na rynku, gdzie tam jeden człowiek, jeden menadżer załatwiał sprawę jak u nas dyrektor zakładu z całym swoim zapleczem: bo on miał samochód, mhm. miał y, laptopa, miał drukarkę, jechał do klienta, podpisywał umowę i jutro wozili towar. Mhm. A, a w cargo, tak, w w tak, a w cargo, w kargo to trwało ze trzy miesiące. Jak mieliśmy przewieźć jakiś węgiel, zanim były decyzje, wróciliśmy do naszego klienta, to on mówił, mówił no ten węgiel to ja już dawno spaliłem i trzy razy nowy dowiozłem, mhm. a wy teraz mi odpowiadacie na przewóz tamtego. I teraz ten jeden człowiek załatwiał sprawy. Te handlowe, on zajmował się również gospodarką taborem, gospodarką zasobami ludzkimi, a u nas całe struktury zakładów i tak dalej. Struktura zatrudnienia sama prywatnych przewoźników i kargo, no danych, danych nie mam, ale szczegółowych, ale według tego, co jest publikowane struktura u prywatnych przewoźników jest mniej więcej taka, 80% pracowników operacyjnych, czyli tych, którzy biorą udział w przygotowaniu, ładują, procesu, wożą, tak? Przygotowują tabor, ładują, ci, co są związani z przewozem, 80% taki. Nie więcej jak 20% administracji, pracowników pozaoperacyjnych. Natomiast w Cargo, no ta struktura, według mnie, to jest 40% operacyjnych, 60% pozaoperacyjnych, no ale co najmniej 50 na 50. W związku z powyższym, z takimi kosztami, jak my możemy wygrać konkurencję. Musi być ta restrukturyzacja. Ja bardzo żałuję, że ona jest tak bolesna, bo dla związkowca przecież ja jestem związkowcem. No to zwolnienia z pracy jeszcze w takiej ilości, to to jest dramat. No ale ja mam świadomość tego, że jeżeli my nie zmienimy tej struktury zatrudnienia, jeżeli będziemy z takim balastem funkcjonowali, to nie 4 tysiące ludzi straci pracę, tylko 10 tysięcy pozostałych ludzi, którzy w tej spółce... Także spółka pójdzie mogą... po prostu do kosza, no. no pójdzie do kosza, yy, ale to też trzeba wiedzieć, że będzie to szczególnie dramat dla pracowników administracyjnych, nie tych operacyjnych, bo no. w Polsce, tak jak powiedziałem, o, operuje y, wiele tych spółek przewozowych. Polska jest intratnym miejscem, y, jeśli chodzi o położenie geograficzne. Wielu będzie robiło tutaj biznes. Także maszyniści, rewidenci, ustawiacze, fachowcy z utrzymania, oni znajdą sobie pracę. Tylko, że nie będą pracowali w polskiej spółce PKP Cargo, tylko na przykład w niemieckiej, ukraińskiej, czy, czy, albo... czy jakiejś. No i to jest i, i z, tym, z tym mamy problem. Cieszę się bardzo, że udało nam się trochę zmienić narrację Ministerstwa Infrastruktury i obecnego zarządu, bo, bo jak widzieliśmy, co się dzieje na początku, kiedy oni weszli i zaczęli restrukturyzować firmę, to zaczęto od tak zwanego nieświadczenia pracy na podstawie ustawy, starej ustawy. O komercjalizacji, prywatyzacji PKP wysyłano na tak zwane nieświadczenie pracy pracownikom, yy, którzy no, do pracy nie przychodzili, a którym by wypłacano zasiłek w wysokości 60%. I o dziwo, o dziwo, na to nieświadczenie pracy poszło ponad 2000 osób, ale struktura osób, które poszły na nieświadczenie pracy, była taka, że 80% pracowników operacyjnych, a 20% pozaoperacyjnych. Czyli Pamiętam, ci, wodzić albo działać, to oni by poszli na to właśnie świadczenie. Jak sobie przypomnimy, co powiedziałem, jaka jest struktura zatrudnienia w cargo, no to to było po prostu na głowie postawione. I gdyby tak poszły te zwolnienia, tak samo jak te nieświadczenia pracy, no to, to, to byłby jasny demontaż, demontaż spółki, no bo, no bo, przepraszam bardzo, ale maszynisty gotowego do pracy na półce w Lidlu nie znajdziemy, hmm. a nawet w Kastorami. Proces szkolenia maszynisty to trwa co najmniej dwa lata, jest kosztowny i tak dalej, i, i jeżeli przewozy by wzrosły, spółka nie byłaby zdolna do odtworzenia zdolności operacyjnej. Uh -huh. A trzeba powiedzieć, że spółka, jako narodowy przewoźnik, jeszcze nie tak dawno, ona jest dedykowana do przede wszystkim masowych przewozów infrastrukturalnych, a przecież planujemy i budowę CPK, planujemy no, tam rozmaite. Rozmaite, rozmaite inwestycje, na które trzeba będzie przewieźć towary, natomiast spółka nie, będzie, nie miałaby zasobów. Trzeba też, no, mamy dość gorący okres niestety zagrożeń militarnych, na spółce cargo ciążą obowiązki zapewnienia transportu specjalnego w sytuacjach zagrożenia militarnego w Polsce, no to, 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 to kto to będzie woził, no urzędniczka yy, pani, która kawę parzy, w sekretariacie nie poprowadzi tego pociągu. Mm. I gdyby taki demontaż był, no to doczekalibyśmy się, że polskie wojsko wo wozi niemieckie DB, albo czeskie może, mm -hmm. byle nie polskie. Także udało nam się w tej całej dramaturgii sytuacji, wydaje Myślę, że chociaż trochę zmienić tą narrację i, i ci, którzy reformują, i tak samo Ministerstwo Infrastruktury, trochę zrozumiało, że ten obszar operacyjny do niego trzeba podchodzić z dużą delikatnością, jeśli chodzi o zmniejszenie zatrudnienia. Chociaż wielu, wielu odeszło, bo przecież maszynistów, wielu nawet poza zwolnieniami grupowymi, odeszło, bo chcą mieć spokój. On chce spokojnie. Bezpiecznie prowadzić pociągi. Dlatego co, to ta, spółki, nie jest możliwe tak To, to jest. Co jest niemożliwe, jest dużo nerwów, dużo niestabilności, nieprzewidywalności yy, i zmienili przewoźników. Yy, zresztą pomogły w tym również listy intencyjne, które zarząd kargo podpisywał z różnymi przewoźnikami, bo trzeba powiedzieć, jest głód tych pracowników. No oni, inne spółki się bardzo cieszą, że mają gotowych pracowników wyszkolonych do wzięcia, bez kosztów mm. ich szkolenia itd. itd. Więc... Czyli można powiedzieć, że państwo im to zasponsorowało właściwie tym prywatnym spółkom. Teraz. Cargo. kargo im to zasponsorowało niestety przez nieudolność poprzedniego zarządzania, przez to, że doprowadzono spółkę do takiego stanu, jak jest. Ale, mhm. ale, to, co się dzieje w cargo, ta struktura zatrudnienia, ten brak zarządzania i tak dalej, to jest tylko jedna noga problemu. A mhm. Problem ma dwie nogi, bo gdybyśmy sobie wyobrazili, że już Zrestrukturyzuje się tą spółkę tak, jak potrzeba, to niestety i tak problem nie będzie yy, rozwiązany, bo my mamy chyba dużo poważniejszy problem niż sama struktura i zarządzanie spółką kargą, to ten problem to się nazywa polityka transportowa państwa, która od lat faworyzowała transport drogowy kosztem transportu kolejowego. Pomimo wielu miliardów nakładów na infrastrukturę kolejową, udział w rynku przewozów kolei spadł z 30 do obecnie około 10%. Dla zobrazowania. Chodzi o towarowe przewozy, tak? Tak, o, chodzi o, o pociągi towarowe. Dla zobrazowania, jak to się ma, to, to przytoczę dane. Cargo kiedyś woziło 180 milionów ton. Mhm. Dzisiaj cały Rozumiem. rynek. Tak. Cały rynek transportu kolejowego dzisiaj to jest nieco ponad 200 milionów ton. Mhm. Ale na rynku jest 40 przewoźników. Mhm. Czyli kolej wozi około 200 milionów ton, a zgadnijcie Państwo, ile, ile yy, wozi się polskim, na polskich drogach? Dwa razy? Ten. Dwa miliardy. 2 <laughs> miliardy ton ładunków jest na polskich drogach. A dlaczego? No a dlatego, że jest nierówna, nierówna konkurencja międzygałęziowa w transporcie. Prowadząc towarowy przewóz drogowy, praktycznie nie ponosi się kosztów dostępu do infrastruktury, do dróg, bo drogi są budowane z naszych podatków, są budowane przez Skarb Państwa. Natomiast jeśli chodzi o opłaty drogowe za dostęp do infrastruktury, o, to jest objętych 0,9% wszystkich dróg w Polsce. To są drogi, za które trzeba zapłacić. Natomiast kolej za każdy przejechany kilometr płaci stawki dostępu do infrastruktury, które są jednymi z najwyższych w Europie. To powoduje, że jak ktoś chce coś przewieźć, to wybiera tańszy, bardziej konkurencyjny środek transportu, bo do tego dochodzą jeszcze ograniczenia, że spod drzwi do drzwi się dowiezie mhm. i tak dalej. Mowa dużo jest, się wszyscy interesują mi zielonym ładem dość głośno, emisja CO2, ratujemy planetę. No w, Polsce, w Polsce ratujemy planetę w taki sposób, że wynajmujemy 50 tirów do przewozu 50 kontenerów, które mógłby przewieźć jeden pociąg. Na polskich drogach giną ludzie, ponosimy koszty rannych, leczenia, zabitych, którzy są wyłączeni z życia zawodowego to są koszty społeczne. I również ekonomiczne i gospodarcze, wynikające z tego, że my mamy pociągi, ale na głumowych torach, które jeżdżą po polskich drogach. Rozjeżdżając. Innym problemem jest sam cały tranzyt, który, który jeździ praktycznie za darmo po polsce y, drogami. I znaczy, jeżeli to. się... z innego kraju do innego ta, przez Polskę, tak? Ta. No przecież jesteśmy krajem tranzytowym. Jeżeli ta. Polityka transportowa państwa się nie zmieni i nie zostaną skierowane na dłuższych odcinkach yy, towary na kolej, to dzisiejsza restrukturyzacja kargo będzie niewystarczająca, bo po, po, po nowym roku będą dalsze zwolnienia. Mhm. Dalsze zwolnienia w kargo, ale podejrzewam, że również będą zwolnienia u innych przewoźników, bo ten rynek przewozów towarowych topnieje. I to jest chyba dużo poważniejszy problem, yy, z który, który nas dotyka, niż sama struktura, yy, to upolitycznienie spółki, ta restrukturyzacja dotycząca kargo, bo to jest problem egzystencjonalny, jeżeli nie zmieni się polityka transportowa państwa, a tutaj też jest trudno. Hmm. Trudno zapalić ministra, trudno zapalić posła, hmm. do tego, żeby stawał za zmianą polityki transportowej państwa. A dlaczego? No podejrzewam, że lobbying jakieś. Wyborcy. Mhm. Kolejarzy jest około 80 tysięcy, a ludzi związanych z transportem drogowym około 600 tysięcy. Mhm. No to do którego elektoratu trzeba się przymilić Do kolejarzy, czy do drogowców? I to jest problem. To jeżeli państwo nie stanie na wysokości zadania i nie zmieni tego, nie wymusi tego i, i, i ten zielony ład, te kwestie ekologiczne, inne i... i, i, i te towary nie zostaną skierowane również na, na kolej, no to niestety będzie z tym problem. Zresztą kolej też tutaj nie jest bez grzechu, bo przecież kolej jest, nie, nie jest idealna. To są wąskie gardła na przykład sportów, portów, gdzie nie można wyjechać pociągami, są kłopoty. To jest modernizacja linii kolejowych, która wcale nie zwiększyła przepustowości. Albo i trwa, bo... nie wiem, dekadami, no. Tak, ale nie zwiększono przepustowości, bo pozamykano wiele stacji, są same przystanki. Osobowe, zrobione. A, a, a jaki jest tego skutek? Taki skutek, że pociągi mogą się wyprzedzać, wymijać co kilkadziesiąt kilometrów, Aha. a nie co kilkanaście kilometrów. I no jeżeli teraz po torach pędzi pociąg. Yy, Intercity z prędkością 160-200 km na godzinę, to on ma kłopot, żeby wyprzedzić osobowy, mhm. a co dopiero stowarowy. Mhm. Gdzie ten towarowy ma się w tej przepustowości zmniejszyć? Także kolej tu jest też nie jest bez winy, brakuje nam obiektów inżynieryjnych, typu rampy załadowcze i tak dalej. Tak ja Ale wszystko rozumiem kiedyś tak było i pozamykane? Czy to jest deinwestycje? Czy to, czy to jest e efekt transformacji? Czy... Nie, y znaczy bardzo dawno temu polska kolej jak gdyby wiodła prym w przewozach y, szczególnie masowych, no bo była tania. Cię mm -hmm. nie może być tania, skoro Stawki dostępne. Na, stawki dostępne. To znaczy, to, 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 to nie myśmy wymyślili, bo, to, bo przecież y, y, Unia Europejska określiła się, Trybunał Unii Europejskiej określił, że, że Polska ma zbyt wysokie stawki do infra mhm. infrastruktury drogowej. Ja tutaj nie chcę, nie chcę straszyć y, słuchaczy czy widzów y, tym, że no, my chcemy tutaj, żeby nałożyć y, od razu y, koszty, koszty na transport drogowy. Zaznaczam, nie rozmawiam o prywatnym transporcie samochodowym, mhm. tylko rozmawiamy o tirach, o przewozie. Towarów, żeby tam dołożyć, no bo y, realizując y, 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 równą konkurencję międzygałęziową, można zrobić to w, w, w dwa sposoby. Mm. Albo wprowadzić obciążenia i zapłaty za dostęp do infrastruktury drogowej, albo przejąć na skarb państwa koszty utrzymania infrastruktury kolejowej. Y, którą z tych metod być może mieszaną, hmm. y, wybierze rząd. Y, tego nie wiem. Czy w, ogóle, czy w ogóle wybierze? Nie wiem. No mówiłem o tych 60 tysiącach w stosunku do... Hmm. 80 60. tysiącach kolejarzy w stosunku do 600 tysięcy... No. W samochodzie, że tego nie wiem. No dobrze, porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o historii, chociaż ty ją tutaj dość wyczerpująco opisałeś, ale wspomniałeś jednak rok 2004. Czy to był rok jakiś przełomowy, wtedy kiedy powołaliście ten komitet, który, którego no, opis tak wybrzmiał kontrowersyjnie na tym spotkaniu, ale o którym wspomniałeś wcześniej. Czy w tym roku, co, czy wówczas coś się wydarzyło? Czy to był początek tego końca, czy tej agonii, którą jakoś teraz nie, obserwujemy? To, to, to był, był rok 2020. W którym pojawiły się już stosowne wystąpienia. Były akcje protestacyjne, pikiety, które robiliśmy. Po prostu my widzieliśmy, że Cargo że się stacza, no, traci rynek. Ludzie nie mają co robić. Też takie trochę śmieszne, trochę straszne. No, w Cargo my mamy... Wyczerpaną procedurę sporu zbiorowego na temat podwyżek płac z referendum yy, związanych. W zasadzie mamy pełne prawo do podjęcia strajku. Natomiast yy, wiecie Państwo, kto się będzie z tego strajku najbardziej cieszył? prywatnym przewoźnik. Nie, prezes wojewódka. Aha. Bo on powie: strajkujcie sobie, strajkuj z pół roku, bo ja i tak roboty nie mam dla tych ludzi, mhm. a to chociaż nie będę musiał im płacić, no bo przecież za dzień strajku się nie płaci. Aha. Do tego doszło, że po prostu ten problem cargo wynika, że my nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać zasobów. To jest, to jest jakiś, jakiś, no, można powiedzieć, w tej chwili. No, wystrajkować się niczego nie da, e, zwolnienia prawdopodobnie nic nie dadzą, albo dadzą tylko na trochę. No i e, spróbujmy jakoś dojść do sedna tej patologii, tak żeby nasi e, widzowie to zrozumieli, no, chociażby częściowo, bo powiedziałeś o roku 2004, okej, okay, to nie było nic takiego strasznego. 2020 przyszedł, rozumiem, że 2020, tak, po pierwsze mamy pandemię, po drugie mamy, no właśnie, środek rządów, można powiedzieć, już e, tych utrwalonych prawa i sprawiedliwości. Mówiłeś o upolitycznieniu, czy to wtedy się zaczęło, to znaczy, czy to rzeczywiście można obciążyć. Jednoznacznie jeden obóz polityczny tą odpowiedzialnością za, no, no za tę degręgoladę, która tam została wywołana? Chyba w, zasadzie, chyba w zasadzie tak, no bo spółka Cargo była, to nie jest pierwsza restrukturyzacja tej spółki dużym no w I w porozumieniu, w porozumieniu ze związkami zawodowymi my przeprowadziliśmy proces restrukturyzacji tak, który doprowadził spółkę do... Do giełdy. Mhm. Akcje kargo akcje kosztowały kiedy nie 70-90 zł nawet za akcję. One spadło do kilkunastu złotych za akcję W teraz One, teraz. one teraz, mhm. teraz zaczynają rosnąć z 12 już chyba około 20 złotych za akcję. No ale kosztowały 90 Także ta spółka była wyprowadzona mhm. na, na, na prostą, natomiast potem przyszło to upolitycznienie niestety. Mhm. Ale nich, to znaczy ktoś, ktoś stwierdził, czy, czy, bo spróbujmy, No nie mamy może informacji wewnętrznej, chyba że Ty masz i możesz się ujawnić, ale czy to było tak, że ktoś sobie wymyślił, że PKP Cargo będzie teraz śmietnikiem dla ludzi, których musimy, którym musimy dać kopa w górę i w skos i niech tam uguruje to, to wszystko? Czy to wyszło z powodu jakiejś inercyjnej głupoty? Czy może było to raczej w stylu jakoś to będzie, zobaczymy, a tam na razie niech oni sobie posiedzą i pobiorą te pensyjki? Czy... Co za tym ja, są tak, ja. Bo wiesz, są teorie, są teorie, że to jest jakaś tutaj konspiracja, że tam nie, Niemcy, Ukraińcy, że jakieś tam czynniki zewnętrzne, które się tutaj zmówiły przeciwko polskiej gospodarce, zwłaszcza właśnie przeciwko sektorowi kolejowemu, no i że to ma... Na A osobiście... to jest inna sprawa. Mhm. To są, bo są dwie sprawy. To, że oni się tutaj jednoczą, to, że wchodzą na polskie tory, koleje ukraińskie, to pokazuje tylko, że Polska ma znaczenie, mhm. jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy na transporcie. Z Ukrainy przede wszystkim na Ukrainę, to, to i, i te szlaki do, do, do Azji, i tak dalej, i tak dalej. Na tym będzie można zrobić biznes, więc oni się robią. Natomiast czy to głupota. Ja powiem tak, jeśli chodzi o kargo i to, co się wydarzyło, to ja nie jestem jak gdyby autorytetem, żebym odpowiedział na to pytanie. Mm. Bo ja jestem związkowcem i. Ja tak długo jak prowadzę yy, swoją organizację, robię to już od ponad 20 lat, jeśli chodzi o Związek Zawodowy Maszynistów, to po, po pierwsze, my się nie mieszamy do polityki, po drugie, my zajmujemy się sprawami, do których, którymi powinien się zajmować yy, yy, Związek Zawodowy. My nie wchodzimy w zarządzanie. My nie pokazujemy palcem, kogo mają nie, ale zrobić dyrektorem. Nie, zmuszeni w pewnym momencie do wejścia w zarządzanie, chociażby wymuszając restrukturyzację, albo próbując to zrobić. No to wymuszając, no to myśmy ratowali miejsca pracy. To jest inna sprawa. To nie jest zarządzanie, tylko zmuszania, ale zrobiliśmy to nieskutecznie. Natomiast trudno mi jest się, się jak gdyby przeobrazić tutaj wejść w skórę Związku Zawodowego, który jest zbrojnym ramieniem partii politycznej. Mhm. Ja nie jestem zbrojnym ramieniem partii politycznej. Ja nie prowadzę, czy, czy OPZZ, którego jestem członkiem, nie prowadzi jakichś dwustronnych rozmów z rządem, podpisując porozumienie, yy, yy, uciekając od yy, Rady Dialogu Społecznego i tego typu rzeczy. Ja nie, moi przedstawiciele ja osobiście nie siedzę yy, na poziomie na piętrze zarządu i nie zarządzam, Spółkom, kargo, kto ma co robić i kto ma być gdzie zatrudniony. Dlatego nie jest, ja tego nie rozumiem, bo uważam, że Związek Zawodowy ma inne zadania: przede wszystkim ochronę miejsc pracy, godności pracy i tak dalej. To jest nasza rola. Natomiast jak się komuś role pomyliły i jest świetny w zarządzaniu, to niech robi to na własny rachunek. Także ja nie umiem powiedzieć o tym, co motywowało. Moje koleżanki i kolegów do tego, żeby że, że oni, oni bawili się w zarządzanie. Jedno wiem, mieli, mieli do tego przyzwolenie, bo ktoś na to pozwalał, komuś to pasowało. Zresztą za ich przykładem zarząd też nic nie robił, no bo te zarządy nic nie robiły, dlatego z drugiego przewoźnika yy, i to było w Europie... tolerowane przez ministerstwo, tak? Cały czas i przez wszystkich. Przez... Czy za, nawet było zachęcam, ja nie, ja, ja nie wiem, czy tylko tolerowane, no, no bo właśnie. być może inspirowane. No, no. Tak, bo mocniej bym to powiedział. Tak niestety to, to wyglądało. Przyzwolenie było, zielone światło na tego typu rzeczy było. No przecież nie było żadnej reakcji. No, słuchajcie Państwo, no jeżeli związki zawodowe, pracownicy, bo nam nikt pieniędzy w torbie do kargo nie przywiezie, to co mhm. zarobimy na rynku możemy podzielić. Mhm. I jak my widzimy, że firma jest źle zarządzana, że staczamy, rynek się kurczy, a a my, a my tracimy te przewozy, jest coraz mniej pracy, coraz więcej politycznej administracji, no to chcemy restrukturyzacji. Mhm. I tego się nie słyszy? Tego nie słyszał premier, który cały czas mówi, że jest wielkim fachowcem od biznesów, od robienia pieniędzy. I tego, nie e tego nie widział minister? Mhm. Adamczyk? Mhm. Tego nie widział. Namiestnik państwa, to, co my mieliśmy zrobić? No nie były tylko pisma. Ja chcę powiedzieć, i, i też to uzmysłowiłem chociażby niedawno rozmawialiśmy, miałem wystąpienie przy, przy okazji Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego. Bo z początku, jak wybuchła po zmianie władzy, ten cały skandal, tam. Sytuacja, skargo, jak w jakiej ona jest. sytuacji, się ujawniło, jak rozumiem? To media, przede wszystkim media, rządzący, parlamentarzyści oni obciążali związki zawodowe w liczbie mnogiej. Związki zawodowe, że one doprowadziły tą spółkę do tej sytuacji. Ale ja uzmysłowiłem jedno, że. Jedynie związki zawodowe zwracały uwagę i postulowały, że spółka w spółce się źle dzieje, że spółka musi mieć proces naprawczy, musi przejść restrukturyzację. Bo pytam się, gdzie był zarząd Kargo wtedy, gdzie była rada nadzorcza, gdzie byli właściciele? No przecież PKP ma tylko 33%. Akcjonariatu tej spółki. Większo... Najwięcej akcji tej spółki mają towarzystwa emerytalne. Oni mają swoich przedstawicieli, gdzie oni byli? To, co oni nie widzieli, że rynek traci spółka? Że wartość akcji była 90 zł, a kosztuje 12 zł. Oni tego nie widzieli? To pytam się, co robili? Wreszcie, co robili dziennikarze? Ci wszyscy komentatorzy. Kolejowi, życia kolejowe, gdzie oni byli? jak obserwowali to, co się ze spółką dzieje. No dobrze, no skoro ty nie potrafisz powiedzieć, odpowiedzieć na te pytania, to ja to To są bardziej, pytania ale... retoryczne, no, tak. bo oni nic nie robili. I jedynymi, chcę jeszcze raz to powiedzieć, jedynymi, którzy zwracali uwagę, że sytuacja w kargo idzie w złym kierunku, to byli pracownicy i związki zawodowe. Ubolewam nad tym, że zrobiliśmy to nieskutecznie. Mhm. Nieskutecznie, ale były i demonstracje, pisma, Yy, alarmowaliśmy w tej sprawie, niestety, yy, bezskutecznie. No dobrze, ale zdajesz sobie sprawę, że stawiając wszystkie te, znaczy, snując tę narrację, tak jak ją przedstawiłeś, to właściwie wzmacniasz to po stronie naszych, właśnie widzów i po stronie odbiorców, którzy jakoś tam się interesują tą, tym zagadnieniem. Yy, no, na tyle, na ile oczywiście mają w to wszystko wgląd, no, wzmocniłeś prawdopodobnie to poczucie, że ktoś tu yy, no, dokonał. Jakiegoś poważnego sprawstwa, być może o charakterze kryminalnym, żeby ubezwłasnowolnić Polski, mm, polskiego przewoźnika, który mógł odgrywać wiodącą rolę, w, jeśli chodzi o przewozy kolejowe, towarowe. No ja zawsze stawiam to jest pytanie graniczne: czy głupota, czy sabotaż? No, rozumiem, że na to nie odpowiemy. Teraz. Właśnie, właśnie to <noise> chciałem powiedzieć. Ja nie, nie umiem odpowiedzieć: to. czy głupota, czy sabotaż? Mhm. Czy głupota, czy sabotaż tak rzeczywiście. Dobrze, a czy mógłbyś jeszcze powiedzieć, o, ponieważ wiele osób twierdzi, że przełomowym rokiem był właśnie 2000, 2022, kiedy cargo zostało obciążone przez rząd Mateusza Morawieckiego, obowiązkiem wożenia węgla i jakichś tam innych jeszcze chyba surowców, jeśli dobrze pamiętam, pozbywając się, usuwając praktycznie z, ze swojej działalności wszystkie kontrakty, które zostały podpisane, wszystkich klientów, którzy już no, powzięli jakieś tam zobowiązania handlowe, znaczy wobec których powzięto już jakieś zobowiązania handlowe, transportowe i tak dalej i że to było takim, można powiedzieć, no to było tym, co Wyciągnęło dywan z pod nóg, e, tak metaforycznie no. mówiąc, e, PKP Cargo. Czy to raz była kropka nad i? Albo gwóźdź do trumny. No <laughs> jak go zwał, tak go zwał. Rzeczywiście e, taka sytuacja gospodarcza w Cargo miała miejsce. To była jedna z, z, jedno z obszarów tych zaniedbań, głupoty, czy jak i, i to, to, to nazwać, która była tą deską do, 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 do trumny spółki a rzeczywiście było tak że sam pytałem zarząd Kargo i to nie przez pryzmat przez pryzmat yy, yy, związkowca ale w sposób formalny wtedy kiedy przyszli na radę nadzorczą PKPS, S.A. właśnie nie wymieniłeś że jestem członkiem no. rady nadzorczej PKP to ja zapytałem, jakie decyzje podejmuje ten zarząd? Czy zarząd kieruje się kodeksem spółek handlowych i podejmuje decyzje biznesowe czy polityczne? Pytanie dość retoryczne, bo to była decyzja polityczna, niegospodarcza. Bo rzeczywiście y, mieliśmy pandemię, y, rzeczywiście mieliśmy widmo zimy, y, mieliśmy y, przy obcięciu dostaw z Rosji. Węgla, zagrożenie, że tego węgla zabraknie. No ale tą sprawę można było zrobić w sposób cywilizowany. Na rynku, tak jak powiedziałem, jest kilkudziesięciu przewoźników. Minister powinien zebrać przewoźników, zobaczyć, jakie kto ma moce przewozowe i to rozłożyć. Natomiast cargo położyło się rejtanem, rozdarło koszulę. My to przewieziemy wszystko. I my całe zasoby. Skierujemy na to zadanie. Kargo mhm. nie miało dobrej renomy, bo powiedziałem: trzy miesiące na decyzję, mhm. opóźnione pociągi no, i tak dalej. Kargo było spółką ostatniego wyboru, mhm. ale na to wszystko się nałożyło to, że Kargo z dnia na dzień zaprzestała wielu przewozów, obsługi wielu klientów, bo zasoby stały w kolejce do portów po odbiór. Powiedzmy, z węgla. Mhm. Mówię, powiedzmy, bo tam i Piachu było dużo znawcy tematu, wiedzą, wiedzą o czym mówię. Klienci zostali nasi pos postawieni z dnia na dzień na lodzie. Im się zrywały ciągi produkcyjne, nie mieli towarów na produkcję i tak dalej. Do nas występowali też i tak dalej. Kargo porzuciło. Nie mówię, że wszystkich, ale. Wielu, wielu y, naszych klientów, i to wieloletnich porzuciło przez zastosowanie, za, zaangażowanie zasobów do przewozu tego węgla. Węgiel przewieźli, klienci nie wrócili. Mm. I klienci nie wrócą. Dlatego dzisiaj maszyniści siedzą na ławach, bo nie mają co wozić. Mm. Bo y, dlatego y, kargo ma pły, kłopoty płynnościowe bo na bieżąco nie wozi, bo większość zasobów jest niewykorzystana. Ta polityka transportowa i tak dalej, ale to jest taka mikros, mikroskala. Dlaczego y, prywatnym przewoźnikom y, wzrosło? No bo po prostu ci klienci zmienili przewoźników. Mhm. I teraz, y, teraz sytuacja tego typu, że y, no, Murzyn zrobił swoje, przepraszam za, za sformułowanie pewnie niedobre, ktoś mnie tu skrzyczy, że tak mówię ale może odejść, stare polskie przysłowie. I tak się stało z kargą. Myśmy zrobili, rząd otrzepał ręce, węgiel przywieziony, sukces polityczny, hmm. większy czy mniejszy, natomiast my z problemami zostaliśmy. Stąd też obecny zarząd, wspólnie ze związkami zawodowymi, wystąpił do, do rządu o wypłatę rekompensaty z tytułu realizacji pozbycia się Pozbycia się tych klientów na polityczną decyzję, bo to była decyzja premiera. Niestety odpowiedź na tą chwilę z Ministerstwa Aktywów dostaliśmy taką, że dostaniecie wiki z makiem, wam się mm. nic nie należy. Przewieźliście, za to wam zapłacili i dalej się martwcie sami. Także mam nadzieję, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy i yy, za yy, polityczne decyzje tamtego rządu. Państwo stanie na wysokości zadania i tej spółce te to, 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 to rekompensaty no Dobrze. Rekompensaty czy obecny wypłaci? rząd jest jakoś bardziej responsywny, jeżeli chodzi o te Wasze postulaty, czy obecny rząd, no postulaty, czy w ogóle Wasze jakieś tam reakcje no i, i, i zamierzenia? Czy to jest, czy po prostu łatwiej się współpracuje w tej chwili Wam, jako związkowcom, z obecną władzą, jeżeli chodzi w tym zakresie kolejowym? Powiem szerzej rozmawialiśmy chociażby na Radzie OPZZ-u. Yy, wszędzie jest tak samo. Mhm. Współpracy praktycznie nie ma. Mhm. Okay. My, nie, my nie współpracujemy. Powiem tyle, że chyba trzy miesiące już upłynęło od naszego zgłoszenia zwołania zespołu trójstronnego do spraw kolejnictwa, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Mhm. Do tej pory nie było posiedzenia zespołu trójstronnego. Minister podawał przyczynę, że nie ma dostosowanego składu Związku Pracodawców Kolejowych. No na litość boską mamy koniec września, dzisiaj październik. No to już tak. no, rządy się zaczęły, już za chwilę rocznica będzie. Nie. A my nie możemy zrobić zespołu trójstronnego. To też były próby rozmowy o PKP Cargo na forum Rady Dialogu Społecznego. Na no, pani minister przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Dziemianowicz-Bąk w zasadzie prezydium wywarło nacisk, żeby wprowadziła pod obrady plenarne y, PKP Kargo i sytuację w PKP Kargo. I taka dyskusja się odbyła. Z tym, że pani ministra odpowiedzialna za resort rodziny, pracy, polityki, polityki społecznej chciała wprowadzić na plenarnym posiedzeniu ograniczenie wypowiedzi do trzech minut. Pani minister nawet nie miała czasu o tym, żeby na to, żeby przedyskutować zjawisko restrukturyzacji spółki Cargo o 30 ponad porad 4 tysiące osób, które będzie miało wpływ na polską gospodarkę. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, yy, Przewoźnik, przewoźnik narodowy, ona nie miała czasu. Nie wiem, czy zapatrzyła się w marszałka Sejmu, czy też może chciała zrobić teleturniej. Ma pan trzy minuty na odpowiedź. To jest, szanowni państwo, śmieszne i trochę straszne. My niestety, po. Już zbaczam z tematu, Kargo, ale no, sam to wywołałeś. My po zmianie władzy liczyliśmy, że dialog społeczny zostanie, no bo takie deklaracje y, robił i przypominaliśmy to wicepremier Kosiniak-Kamysz, gdzie mówił wzmocni dialog społeczny, on będzie, ministerstwa są zamurowane. I to, to nie jest problem mojej kolei, czy, czy jestem szefem branży transport, transportu, ale to jest... Opowiadali koledzy o, o gospodarce, o Ministerstwie Aktywów i tak dalej. To wszystko jest zabetonowane. Za ja nie wiem, czy obecnie rządzący za to nie zapłacą i nie będą mieli czasem niespodzianki y, przy wyborach prezydenckich. Mhm. My bardzo krytycznie do tego podchodzimy, y, bo to, co zrobiła pani minister Dziemianowicz-Bąk w sprawie kargo, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Cóż tam kargo? Sprawy budżetu w ogóle... Miały być niedyskutowane. Budżet został przez ministra przedstawiony i pani minister nie przewidziała w ogóle dyskusji. To na plenarnym posiedzeniu wy, wymusiliśmy, że jakaś dyskusja o budżecie w ogóle ma być i też wprowadziła, no, telete, te, jak w teleturnieju, trzy minuty na, na wypowiedź. Kiedy to było? Jakieś dwa tygodnie A, temu. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego można sprawdzić w kalendarzu i dramat. Nie mamy, bo gdzie my mamy rozmawiać o kargo? Ale to też przy, przy okazji warto wspomnieć, że to ta ministra, która miała być najbardziej wrażliwa, bo tam pochodzi z lewicy i tak dalej. Dobra, to już zostawmy, bo to są no, ale widać jakieś po prostu historyjki, takie, które no, może lepiej kategorii No Tym, bardziej, komisji, chyba, tym bardziej jest to dla mnie no, zaskoczenie straszne. Jak ona to powiedziała, to po prostu w pierwszym momencie myślałem, że żartuje. Mhm. Ale on to jak najbardziej poważnie. Mhm. Już, już pominę, po, pominę, pominę to, że w czasie w ogóle tych y, ograniczonych y, y, wypowiedzi miała dużo zadań y, chyba mhm. innych, bo mocno była skupiona na swoim telefonie. Mhm. Tak to wygląda. Natomiast też y, wiele pytań, ten wątek dobrze, żeby nie uciekł, mhm. i, i tutaj jestem winien chyba wytłumaczenia, bo y, w sprawie kargu były protesty. No właśnie były, były protesty robione przez Związek, związek Zawodowy Solidarność, Solidarność. no tak. tak. Rozmawialiśmy również o tym na strukturę. To jest kuriozum, No jest kuriozum, no jest... No jest kuriozu, bo jeżeli dzisiaj związek zawodowy Solidarność występuje z postulatem zaprzestania procesu restrukturyzacji, zatrudnienia, to gdyby rządzący chcieli to spełnić, powiedzą, tak, no przyjechaliście do Warszawy, no to my to spełniamy. To nie cztery tysiące ludzi, ale czternaście tysięcy ludzi, którzy są zatrudnieni w spółce, w spółce pójdą na dno. Ja bardzo bym się chętnie dołączył do kolegów z Solidarności, i nie tylko z Forum Związków Zawodowych, bo prawdopodobnie taka demonstracja będzie przed Ministerstwem Infrastruktury, albo być może nawet przed kancelarią Premiera, ale w sprawie zmiany polityki transportowej państwa o to do takiego postulatu to ja się chętnie dopiszę ale nie do postulatu takiego że cała spółka ma iść na dno mhm. bo ona nie wytrzyma nie wytrzyma e, rynku konkurencyjnego jeszcze tak bardzo ograniczonym polska jest najbardziej zliberalizowanym rynkiem transportowym Pakiet kolejowy dotyczący przewozów towarowych wszedł już dawno, dlatego mhm. mamy kilkudziesięciu przewoźników okay. rozmaitych. Okay, Natomiast w tej chwili wchodzi kolejny pakiet kolejowy, który będzie dotykał, dotykał przewozów pasażerskich. Mhm. No i tutaj e, e, szczególnie wystawione na działania tej konkurencji będzie spółka Intercity. Mhm. I też zwracamy uwagę na to, że jeżeli spółka się nie przygotuje, ciekawy, cieszymy się, że kupuje tabor, się przygotowuje, ale również jeśli nie, nie dostosuje odpowiednio struktury zasobów swoich do konkurencji, to może mieć problemy. No dobrze, to o przewozach pasażerskich jeszcze będziemy na pewno rozmawiali. Na sam koniec mam tylko takie pytanie, bo. No, nie mogę jakoś od tego uciec. Ty powiedziałeś, że no nie jesteśmy w stanie zdefiniować tego wszystkiego, co stoi za tymi patologicznymi ruchami, które mają taką długą historię w PKP Cargo, ale i że Solidarność jest za to odpowiedzialna. Okej, okay, ja to oczywiście wszystko przyjmuję i rozumiem, i to brzmi jakoś logicznie, chociaż strasznie, rzeczywiście, ale czy to nie jest tak, że czasem ty, gdy mijasz się gdzieś tam na korytarzach jakichś właśnie instytucji służących dialogowi społecznemu, jakkolwiek rzekomemu, z tymi ludźmi z Solidarności, którzy zarządzają Solidarnością kolejową, to nie bierzesz ich tam na stronie, i pytasz, ej, tam nie wiem, Zbysiu. Czy Józiu, czy jakąś tam nazywają, co wy co wy robicie? No co, co to jest? Przecież tego I co oni wtedy? Odpadł? Przecież tego typu, tego typu rozmowy były wielokrotnie, chociażby w poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy yy, przecież ja jestem członkiem Rady Dialogu Społecznego, no. więc od podszewki znam te te, te No sytuacje. i co oni wtedy mówią? No, że to ich, ich sprawa. No przecież Aha. oni prowadzili równoległy alternatywny. Obok Rady Dialogu Społecznego, z, y, dialog z rządem i podpisywali porozumienia, które były publikowane w Monitorze Polskim. No to, no, to, no tak. To... równoległy po prostu taki tam, no równoległa, równoległa rzeczywistość, która doprowadziła, doprowadziła do, do sytuacji, w jakiej mamy. I y, ja myślę, że przez ten romans y, jednego ze związków zawodowych z rządem, to wchodzenie w politykę brutalne i otwarte, ono się odwróci odwrotną monetą, niestety dla całego ruchu związkowego, mhm. bo, bo to nie tylko jeden związek zawodowy za to zapłaci, być może zapłaci cenę wyższą, ale my wszyscy będziemy mieli z tym problem i mamy z tym problem, między innymi w postaci chyba pozamykanych drzwi ministerstw, mhm. bo, bo być może to też z tego wynika, że dzisiaj boją się podejmować tego dialogu z nami, a konsekwencje są właśnie z tego typu działań. Tych koleżanek i kolegów, którzy są zgromadzeni pod szyldem Solidarności. Tej Solidarności, która dała Polsce wolność. Ale to wtedy był ruch społeczny, a nie związek zawodowy, który jest zbrojnym ramieniem jednej partii politycznej. Jasne. No i tą konkluzją kończymy dzisiejsze wydanie. Bardzo dziękuję wszystkim widzom i widzkom. Dziękuję przede wszystkim Tobie za te wyczerpujące odpowiedzi, analizy, komentarze i opinie. Mam nadzieję, że zechcesz przyjąć jeszcze nasze zaproszenie, chociażby, żeby porozmawiać o przewozach pasażerskich i o polityce i Polski i transportowej i Unii Europejskiej i tak Ja bardzo chętnie skorzystam z takiego zaproszenia, o ile widzowie się tak w stosunku do tego, co powiedziałem, nie zniesmaczyli, że nie będą chcieli mnie słuchać. No ale to Wy będziecie mieli, <grym> będziecie mieli te opinie i odbiór <grym> z jakim to jak zareagowali y, y, widzowie na to, to jest co to jest nasze ryzyko publicystyczne Dziękujemy wszystkiego dobrego